Jak nastroje po takim spotkaniu? Bo jest remis, ale równocześnie było bardzo blisko, żeby przegrać ten mecz, ale równocześnie byliście też blisko, żeby wygrać. To był taki mecz na ostrzu noża. Tak, to jest prawda, co pan mówi. Myślę, że musimy na końcu być zadowoleni z tym wynikiem, dlatego co oni też mieli swoje okazje. Z drugiej strony myślę, że pierwsza polowa nie była zła w našem wykonaniu, drugej polovi trochu cofnuli sme sa do tylu, ale na koncu je každý punkt vážny, bo valčíme o utrzymanie. Jak to vygląda, jeżeli chodzi o to, jak ten mecz wyglądał w waszym wykonaniu? Pierwsza połowa wydawała mi się o wiele lepsza. Czy w drugiej połowie Pogoń was trochę bardziej przycisnęła? To była też kwestia tej szybko straconej bramki w drugiej połowie? Może być. Nie mogę teraz tak na gorąco gadać, bo wiecie, że musimy zanalizować tego, ale tak, trochę cofnęliśmy się, bo oni też mają jakość i oni też mają jeszcze szans na mistrza. Także z drugiej strony my mamy trochę większą presję, bo walczymy. Z tej prawej strony boiska, na której musiałeś się pojedynkować, tam było trudno, bo raz, że wysoko grający skrzydłowy, ale też Bartkowski, który często wychodził. Mieliście to jakby przeanalizowane, że te skrzydła Pogoni to jest ta mocna strona? A tak, oni mają bardziej grają po lewej stronie, nie po prawej stronie. Także, ale mieliśmy w każdej sytuacji 2-2. I okej, padł Bartkowski do środkowa przy pierwszej bramce. Ale myślę, że ogólnie dobrze kryliśmy to. Co dalej, jeżeli chodzi teraz, jak nastroje w szatni? A nikt nie może być zadowolony, bo my liczyliśmy dzisiaj, że mamy szansę wygrać i chcieliśmy spokojnie skończyć ten sezon. Ale z drugiej strony myślę, że coś pokazaliśmy więcej dzisiaj niż w ostatnich meczach i to nam daje nadzieję na przyszłość, że możemy spokojnie wygrać jeszcze jeden mecz, żeby się utrzymać. Super. Ty dziś pokazałeś na przykład asystę w porównaniu do tych poprzednich spotkań. Długo trochę czekaliśmy na liczby. Myślisz, że w tych dwóch ostatnich spotkaniach jeszcze jesteś w stanie dać Śląskowi więcej? Nawet nie myślę o asystach, bo jak mówiłem już na początku, ja chcę tylko, żeby Śląsk prosto utrzyma. I moje asysty nie są ważne, bo Peduszyckim ja jestem obrońca. Okej, lubię grać do przodu, ale tylko się wynik liczy, a nie kto asystował. Dziś też było dwie takie sytuacje, gdzie można było zdobyć gola sprzed pola karnego. Co tam nie poszło, że pas strzał nie celny? Miałem bardzo fajne dwie sytuacje, niestety nie udzieliłem idealne piłki. Jeszcze pytanie. Dzisiaj dużo kibiców na stadionie. Ich wsparcie jest ważne w kontekście tej walki o utrzymanie? Tak, jest bardzo ważne, bo mieliśmy trochę problemu z kibicami. Bo nie mamy dobry wynik w ten sezon i nie gramy dobrze po prostu, ale mogę im dzisiaj tylko podziękować. Bo naprawdę czuliśmy wsparcie od pierwszej minuty na boisku i to nam też dało mocy. Dzięki.